Już po raz drugi państwo Dorota i Andrzej Klimowscy z Łączki zdecydowali się zorganizować Noc Muzeów w gminie Dębowiec. To jest gazdo Miodarka przecież. Miodarka gazdo. Aha. Tu obroty, my na bok, bo to jest do... Przez całą noc można było zwiedzać izbę regionalną, galerię rzeźb i obrazów. Można było poczuć świetny klimat, odpowiedni dla tego miejsca oraz pobyć razem w fantastycznej atmosferze. W tym roku oprócz zwiedzania tego miejsca można było bliżej poznać także szczególnych ludzi z gminy Dębowiec. Zobaczyć ich pasję i dorobek twórczy. Celem imprezy było rozpowszechnienie kultury i dziedzictwa, zwłaszcza w duchu regionalnym, oraz integracja ludzi wrażliwych na sztukę i tradycje. Leczenie ziołami, pomoc na różne sposoby. No i kosmetyki również już też ziołowe są, bardzo w modzie, bo to jest na naturalnych składnikach. Przypominają sobie, jak nas leczyły kiedyś babcie, starki, nie? I wracają do tego. Pan Andrzej mnie tak namówił i bardzo się cieszę, że tu jestem. Dużo wspaniałych ludzi tutaj jest. Trafiłam za pośrednictwem pana Andrzeja Klimowskiego, za co bardzo mu dziękuję. Przesympatyczny człowiek, fajna impreza, no i super ludzie. Czym pani się tutaj zajmuje? Przyjechałam pokazać rękodzieło, coś czym się zajmuję po godzinach, poza normalną pracą, co mnie cieszy, co mnie odstresowuje i co mi bardzo dużo energii pozytywnej daje. Fajne miejsce, fajna impreza, mam nadzieję, że będzie takich więcej co roku. Bardzo pozytywne miejsce. Polecam. Ludyna. Szydełkowanie, robótki ręczne, obrusy, ozdóbki choinkowe, wielkanocne. Bardzo mi się podobało, super impreza, udaną i oby jak najwięcej takich imprez było. Można się było spotkać i jeden drugiemu coś zareklamować, polecić i się nauczyć. Od kilku lat szyłam na maszynie i stwierdziłam, że warto połączyć to, co lubię, z tym, żeby też inni zobaczyli, co można fajnego zrobić na maszynie bądź na szydełku. I tak się to zaczęło. Maskotki różnego rodzaju, poduszeczki do wózka, kocyki. One są puste. My tu na rowery przyjechali. Haft gobelinowy, którym się pasjonuje już 20 lat. Ostatnia wieczerza to jest jeden z moich początkujących prac, tak. Robiłam to z przerwami pół roku, natomiast tutaj Anioł Stróż 3 miesiące. Ta pani tutaj 3 tygodnie. Zajmuję się tym głównie dlatego, że jestem kościelną i to im daje pole do popisu, żeby się właśnie tam układać kwiaty, stroić kościół na różne okazje. No głównie na śluby też mi się już kilka razy zdarzyło, że stroję i sprawia mi to wielką radość. I to tu właśnie przez to, jak jest ta burza, to przez te 4 dziury czy 5 gwiazd, to tam wszystko to później ożyło. I kiedyś w tej, jak to miałem zabejcowane w kolorach, okazuje się, że to świeciło, bo to były na czerwono i prześwitające. Tylko, że to trzeba eksponować w odpowiednim takim miejscu, żeby to zrobić. Światło jest ważne. Ja chciałem też pokazać ono się stroju regionalnego, bo ten, co ją ma, to też jest na cieszyński, bo tu mamy dwa stroje. Mamy ten mieszczański, który na przykład Artur Fryda na polu jest, to typowy, a ten, co ja już mam, to już od Goleszowa idąc do góry, to jest ten strój właśnie na cieszyńskim, teraz bo beskidzki. Tylko później się różnią detalami. Te kuciapki są we Wiśle, tak, które są takie czerwone, później elementy... Najlepiej podoba. Ale co ci się najbardziej podoba? Wszystko mi się tu podoba. A co najbardziej? Najbardziej mi się tu bardzo wszystko. Tak? Wszystko tu jest najlepsze. Okay. Ci jeszcze motor podobał. Tak, i też.
Jeździliście na tym motorze? Fajny motor. Na go. Siap. Jest? Co ty była? Tam, bach. Dzisiejsza noc mi to zrobiło bardzo miłą niespodziankę, bo ja sobie myślał, że tu będzie fajnie, ale że tu będzie aż tak fajnie, to że sobie nie myślą. W takich najśmielszych snach mi to nie przyszło do głowy, a że tutaj zobaczymy jako dzieło Andrzeja Klimowskiego, z którego się będę leczył do końca życia chyba, z tych jego rzeźb. No a całkowicie ta atmosfera i to gościństwo, albo jak się to mówi, to mnie zachwyciło bardzo. No i... Bardzo fajnie. Jestem pierwszy raz tutaj, ale sympatycznie i miło. Co pana tak najbardziej zaciekawiło tutaj? No, generalnie ten folklor i te maszyny, które tu są wystawiane, te rzeźby, no i... sympatyczna atmosfera. Najbardziej mi się podobało występy te z Jabłonkowa w ogóle i tutaj jak pokazywał nam ten pan to muzeum i to wszystko piękne było tutaj. No naprawdę warto było przyjechać.